Dzień dobry, moje misie kolorowe, witam was w kolejnym odcinku z Trackmanii 2020, czyli ostatnio naprawdę ulubionej Trackmanii Kulfonika. Zobaczymy, czy dzisiaj też mnie obiedzie. Będę się starał. Dzień dobry, Kulfonku, przy tym zaczynającym się intrze. Będziesz się starał, żebym cię objechał, czy żebym cię nie objechał? To zależy, czy mnie objedziesz, czy nie, bo jeżeli mnie objedziesz, to będę mówił, że się starałem, żebyś mnie objechał. Dobrze. No. Dlaczego nie rozumiesz? Dobra, ja pytanie, czy tutaj jest gdzieś GPS-ik, bo wygląda mi to na takie, co trzeba byłoby na wstecznym pojechać. Aha, tu Grasside od razu widzę. Bookslide, tak zwane. Oho. Oho. Chyba Backslide. Kurde, jest GPS do tyłu gdzieś? Nie wiem. Bo wygląda mi to... Nie ma. Bo wygląda mi, że tego backslida tam trzeba przekręcić i przejechać tyłem końcówkę, a tutaj chyba trzeba się od razu obrócić. Tak mi się wydaje. Nie mam backslida. Jeszcze nie dojechałeś do backslida, rozumiem. Nie. Czyli tam logic jest. Ja myślę, że na logiku się można wykręcić. Jest takie jedno miejsce za chwilę za logikiem, no. gdzie będzie nawet napisane, że to jest backslide. Którego oczywiście nie zrobimy. Oj! A na backslidzie to by się trzeba było tyłem odwrócić. No, bo tam są antyprzyspieszacze. No właśnie, przecież to powiedziałem. Aha, bo ja myślałem, że to, bo na początku się jedzie tyłem, nie? I myślałem, że trzeba tego backslida moim zdaniem przekręcić po prostu w powietrzu i pojechać do tyłu. Takie, bo nie przez stronę skręcam. Co jest ze mną? Nie mogę obczaić jazd do tyłu. Nic z tym nie miałem problemów. No, w drugą stronę. A no tak, faktycznie. Ty nie wpadłem na to. Nie ma za co. Bo tu na lodziku się opuszczą do przodu, powiedzmy. Kurde, dobra, niech będzie. Tutaj bounce? A, bo tu też jest na wstecznym. Dobra, to do samego końca trzeba pojechać na wstecznym. Tam jest bounce, ale co dalej, to ja nie wiem. Pewnie czy nie trzecaj mapy na wstecznym przejdzie, no raczej nie, no. Nie, wątpię. Nie podoba mi się to, coś robię źle. Przypuszczam, że tutaj trzeba jakiś poślizg zrobić, bo pamiętasz, że na wstecznym jak jest ten... poślizg, kto to lepiej idzie. Wieszasz, no. Bo nie w tę stronę. Tu jest bounce i co dalej? Dobrze i... Aha! No bo to trzeba... Aha! Okej. Okay. Dobra, wszystko już rozumiem. Oj, to będzie ciężkie. Ciężkie to będzie ze względu na to, że... Dobra, jednak nie... A tu znowu backslide. Dobra, powiedzmy, że... A, i znowu tyłem, okej. Okay. Tylko czy ja będę to w stanie teraz zrobić? No je... Aha, bo tu mi wyłączył... Aha, okej. Tam w pewnym momencie masz wyłączenie silnika też. No, trudna technicznie plansza, ale do zrobienia. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tu na tym plastiku, słuchaj mi... mam wrażenie, że wyłącza silnik, jak próbuję jechać na wstecznym. Jezus, to jest trudna mapa. I znowu mam to, że obracam się i daję, wiesz, na wstecznym w przeciwnym kierunku. I gówno mi to daje, tak szczerze powiedziawszy. No. Dobra, nie podoba mi się ten plastik ze startu. Nie potrafię go wyczuć, co ja mam tutaj zrobić. Ja chyba mi się dajesz na plastiku tyłem, a dopiero na lodzie się obracasz, nie? Tak, tylko że na tym plastiku tyłem ja strasznie hamuję. Próbuję skręcać, to hamuję. Próbuję jechać prosto, to też hamuję i... Dobra, teraz o. Teraz wyszło tak w miarę, powiedzmy, logicznie. Kurwa, naprawdę, Marcin? To już było... banalnie proste, a ty żeś to spaprał. Okej. Okay. Dobra, widzę, że też pojechałeś dobrze w miarę. I tam trzeba skoczyć... Kurwa! No dobra. No tam są już mety przecież. No tak, ale to trzeba na wstecznym też pojechać, więc kolejnego backslida trzeba zrobić i po prostu wjechać w metę tyłem. No i jeszcze nie wpaść w dziurę. A jest tam dziura jakaś? Tak. Uch, dobra. Jest to doable. To jest ogólnie No... O co tu kurwa chodzi? Dlaczego ja pojechałem teraz do przodu? Nie wiem. Nie w tę stronę. Stadliwy ten jeszcze... Kurwa, do tyłu trzymaj tu, a nie do przodu! No nie w dziurę! Przed metą są takie duże dziury, głębokie dziury.
No i jedźże, chłopaku, no dobra. Byle to dojechać na ten moment. O, nice. Przekręciłem. Kurwa! Ja to też muszę dojechać, no bo to mnie zaczyna denerwować. Zdaje się, że z tym czasem tutaj mam 468 rekord świata. No bo to jest dość techniczna plansza i wbrew pozorom niewielu ludzi potrafi ją pewnie prawidłowo... Noż kurwa nie w tą dlaczego? Dlaczego ten wsteczny tutaj jak się jedzie, raz działa tak, a raz działa tak? Mnie to doprowadza, mnie to do rozpaczy. Też masz wrażenie, że skręcasz jadąc na wstecznym w przeciwnym kierunku? W przeciwnym kierunku. Ja ci to kiedyś mówiłem. Ja tego nie kumam totalnie. Czemu ja tu zwalniam? Czy tu są jakieś antyprzyspieszacze na tym plastiku? Bo czasami jadę szybko, a czasami w ogóle nie jadę. No to nie wiem. Dobra, powiedzmy, że w ten sposób. Kurwa, na... Kolejny raz przycieram jak taki... Nie, co ja robię? Co? Zjeżdżam z tego lodu i po prostu dostaję małpiego rozumu. Nic mi nie wychodzi. No dlaczego to? Niech ci zacznie wychodzić. Weź mnie nie denerwuj. Przecież nie obiadasz takim czasem, no proszę cię. Minuta 38. Noż kurwa i znowu on nie w tą stronę skręca co trzeba. No. Chyba, że ja już po prostu oszalałem i nie wiem, w którą stronę. No mam w lewo skręcać, jeżeli chcę skręcić w prawo, tak? Czy nie? No, teoretycznie tak. To co się kurwa wydarzyło teraz? Nie wiem. Bagmania. Aja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 j
Tak, żebym tu ładnie przejechał. I teraz nie umiem tego przejechać ładnie, no. Aha, bo ja tu teraz nie mam... Tam nie ma... Jest silnik wyłączony. Gdzie? No zaraz za tym, jak musisz tyłem jechać. To się silnik wyłącza chyba. Tak? Nie wiem, bo... Głupieje już, o co tu chodzi właściwie. No nie, nie zabrakło mi minimalnie. No kurczę, no dobra, to jeszcze raz. I ta kamera. Ta kamera, która się nie obra... Kurwa, jak mnie denerwuje ta kamera teraz. To jest bardzo fajna gra, o chuj ci chodzi. Ale przez to, że to jak... Na dzień nie, dobry. No kamera mnie dobija. Po prostu to jest dobijające. No co ty. Aj, przytarłem, ale to nic. Przytarcie akurat nic nie robi. Kurwa! Nie w te kurwa! Kamera, to jest coś, co mnie po prostu tutaj rozpierdala. Nie mogę, no bo... Jezu, nie jestem w stanie trafić, nie jestem w stanie wyczuć za cholerę po prostu, w którym momencie mam kliknąć w lewo. To jest nie w tym momencie, co się klika w lewo. To tak specjalnie robisz? No. Żeby mnie wyprowadzić z równowagi? No. A? Dlaczego?! Ja chcę to chociaż raz dojechać. Co? Tego ostatniego skoku nie jestem w stanie nawet wyczuć, że tak powiem, żeby go zrobić tam grę slajda. Tam trzeba czekać prawie do samego końca, nie? Bo ci tam przykleja na tym plastiku, na ty. I musisz dopiero zacząć skręcać, jak się zaczyna... A, jest dziura. Jaczka jest. No, przynajmniej tam są takie dziury głębokie. Ja tego nie dojadę, bo już jestem mega wkurwiony na tą grę po prostu, nie? Że... Ja to zrobiłem srebrny medal, nie? Dopiero, a jestem pierwszy, nie? Ciekawostka, jak uderzasz tutaj na samym początku, to skręcowujesz w lewo lekko. Siedzę cię wyprostowuje i dopiero potem znowu w lewo dokręcasz na plastiku, nie? Ale ja nie rozumiem, dlaczego raz kurwa jadę wolno, a raz nie rozumiem tego. Nie wiem, nie próbuję tego nawet zrozumieć. No nie ekscendujcie tego! F6! Ludzie, F6! Ale ja też kliknąłem F6, gwarantuję ci. No i patrz, no i przedłużyli, co to ludzie, no.
No to mam jeszcze szansę cię dogonić, no. Chciałem dwie mapy wygrać, nie tylko jedną. Nienawidzę tej kamery. Nienawidzę tej kamery tutaj. Po prostu jest najgorszą kamerą pod słońcem. Neo, spadaj. Neo, wal się. Goń się, ty jesteś za dobry w tym. No nie, nie wierzę. Ty mnie objedziesz. No faktycznie tak dziwnie czasami troszeczkę zwalnia, no. Ta dziura przed tą metą też jest po prostu, niech ją rudy chuj zajebie. Przyfarciłem, że wiesz, wzięło mnie tak do tych met aż tam na lewo, co są maksymalnie, nie? Więc po prostu tę dziurę ominąłem, odbijając się od ściany. Ta dziura tutaj, Jezu! Ja mi ciśnienie mi rośnie, jak ja się denerwuję, jak to... Bardzo trudna mapa wbrew pozorom. Ona jest... Ma tyle pułapek tutaj. No. I tyle rzeczy, których ja nie rozumiem, dlaczego mój samochód się zachowuje w ten, a nie inny sposób. No, ale to żebyś... No na przykład teraz, no szkurwa, dlaczego jadąc tyłem, jadę cały czas tyłem, klikam w lewo, on skręca w lewo. Za chwileczkę, kurwa, klikam w lewo, on jedzie w prawo. Nie, 2020, jeszcze jakieś pytania no, masz? Po prostu... Chyba, że tu jest wytłumaczona gdzieś mechanika, która faktycznie za to odpowiada. Pewnie tak, tylko... Bo ja tego kompletnie nie kumam. Ale też to zauważyłem. Przekręciłem nie? to. Przekręciłem to. Oczywiście, że kurwa przekręciłem. Ja się nie nadaję do tej gry. To jest nie na moje nerwy. Ja szwagandę człowieku łykam, a i tak ta gra potrafi mnie w ułamku sekundy wyprowadzić z równowagi. A łykasz? A szwagandę. Wiesz co, się zastanawiam? Jeszcze tutaj na początku... Kurwa, no patrz, no. Na tym plastiku... czy nie warto tam jest uderzyć w tą ścianę przed lodem, nie? Ja i przed lodem, i po lodzie, chłopie, kurwa, mam to wszystko w dupie na ten moment. Tak, no, tak jakby trochę napędzała, nie? Nie mam wrażenie. Jaką, kurwa, ścianę przed lodem? No tam taki wentylatorek jest, nie? Pod niego. Obok niego, tam pod nim, w sensie. Po prostu nie zacieśniać tego plastiku po pierwszym skoku, tylko by tam dość szeroko pojechać i tego plasticzku leczko odbić, nie? No nie wierzę! Nie wierzę w to, co się tutaj wydarzyło. Już byłem na mecie. Co się stało? Jebana dziura się stała. No co ty? Nie, to nie na moje nerwy. To nie na moje nerwy jest. No nic nie ma, jesteś strasznie. Co? Nerwowy jakiś. Nie, absolutnie. Przecież ja jestem oazą pierdolonego spokoju. Szczerze mówiąc, się dziwię, że ten Neo jeszcze mnie wyprzedził. Bo wiem, że on jest dobry w Tarkmanie. Albańczyk? Nie, to Marokańczyk. A ma 10 sekund do mnie. No nie, kurwa, ale to mnie najbardziej dobija, to skręcanie na wstecznym. Że raz jest tak, raz jest tak. No, też nie mam pojęcia, od czego to jest zależne, nie? Ja przypuszczam, że chodzi o poślizg. Jeżeli jesteś w poślizgu, to sterujesz normalnie, a jak nie w poślizgu, to sterujesz odwrotnie. Bardzo possible. No co za sporkłe. No nie! Dziura! Co za sporkłe. I to takim... Takim czasem... Takim... Dobra. Ty, to się da objechać bokiem. Tą metę. W sensie? W sensie jak bokiem. Całkiem obok? No. Dojadę to tylko po to, żeby po prostu to mieć dojechane. Ale to jest fatalny oczywiście czas, ale już doprowadzało mnie to do pasji. No to co? Dlaczego?
bo mówię, jestem bardzo dużo za słaby na tą grę, żeby tutaj każdy centymetr mapy, kurwa, był jakąś pułapką, gdzie możesz, wiesz... Po prostu Trackmania 2020, a Neo właśnie 1/4 lokal. Pieudolony. No co oni? Dobra, ja się nie odzywam, ja nawet nie głosuję. Po prostu wiesz, no, ja nie, 2020, najwspanialsza gra na świecie. Chyba, mówię, najbardziej mnie tutaj rusza to, że ja kompletnie nie rozumiem. Nie rozumiem, dlaczego raz jadę wolno, raz jadę szybko. Jakby nie rozumiem wpływu stylu jazdy na to... A już tyle czasu gramy w tą grę i ja dalej jej nie rozumiem. No co ty? Kurwa. Zapomniałem się przerzucić na wsteczny. Nawet dotknąłem ściany, tak jak mówiłeś. I poprawiam 668 000. A to dojechałeś to w końcu? O! No dojechałem, tylko z fatalnym czasem, bo mówiłem. Ja, no słuchaj, ja miałem minutę 38 przy pierwszym przyjeździe udanym, więc to... A próbuję się na razie uspokoić bardziej niż grać w tą grę, wiesz, bo... No widzę, że Yuki ten na przykład jedzie do samego końca na wstecznym i dopiero nawraca tutaj na końcówce lodu na przykład. Znaczy się tak liczyłem, że jeszcze by ten lód można było teoretycznie spróbować wykorzystać do napędzania się, nie? Ale nie z moimi umiejętnościami, nie? Znaczy ja go staram się też wykorzystać do napędzania się, staram tam się kontrować, ale... Ale powiedzmy sobie szczerze, że te moje starania to tak, wiesz... No. Wychodzą gorzej niż jakbym się nie starał. Już widzę, że mnie, no właśnie, przekręci, przerzuczkuje, bo też... Mówię, mam pierwszy raz chyba na jakiejkolwiek planszy tak, że ja nie rozumiem większości, co tu się dzieje. W sensie... A to ja tak zawsze z tą Trackmanią, nie? To... Że tak naprawdę na ten moment to wszystko polega na farcie, bo teraz na przykład nie wyskoczyłem, gdzie tam nie widzę żadnej przeszkody po drodze, ale nie wyskoczyłem z przyspieszacza. Albo wyskakuję za bardzo, albo tutaj zwalniam na tym plastiku, albo po prostu kompletnie... Uff! Rage'owy odcinek i koniec, no. Kurwa, nic z tego nie kumam. Ja to chciałem zakończyć w czerwcu. Ale jest bardzo dużo osób, które wolą oglądać tą Trackmanię, bo czytam komentarze. I że, wiesz, jest dla nich o tyle ciekawsze to, że są faktycznie rzeczy, których nie znamy. Się uczymy. Przekręciłem, oczywiście, że tak. No jak mógłbym to zrobić inaczej? To też się przedmiotami jest swobodna jazda, no? No. No trudno, no trochę nie wiem, czy się pojechałem, no to nie poprawiłem. No i się poprawiałem, ale... To po co? Bez sensu poprawiać, nie? Dobra. Jayo, nie denerwuj się! Wymieniamy z mojego czasu! Czyżbyś spaprał jakąś końcóweczkę? Nie. Absolutnie. Ja tylko to wiem, żebyś się nie denerwował. O, z 22 sekundy poprawiłem. O. No już mówiłem, że wyjmiemy. Ale nie, to wpadnięcie w metę jest też dla mnie takie mocno na moje umiejętności fartowne. W sensie nie. Ja też to fartem wjechałem. Po prostu fartem się mi udało, że tak chujowo pojechałem, że się odbiłem od ściany, omijając dziurę. Tam nie było umiejętności żadnych. Czysty far po prostu, no. Dobra, jedną rzecz już zależność widzę, która pomaga. Mm. Jak jedziesz na tą ściankę pierwszą, no, to trzymasz do końca do przodu. Tak, i w lewo. Jak dotkniesz, to w lewo. Tak, pod warunkiem, że nie wpadniesz w dziurę, która jest tam również. Nie wiem, czy wiesz, że jest na tym lodzie. A, po bokach, to tak. Ale nie, mówię o w momencie, kiedy się odbijasz przy pierwszym skoku, nie? Jak się odbijasz, to wbrew pozorom kontrujesz w lewo, nie?
Noż, kurwa, a teraz dlaczego przekręciłem? Bo nie widziałem tego, żebym przekręcał. Wydawało mi się, że lecę spokojnie na 90 stopni. Dobra, powiedzmy, że przyzwoicie, drugie miejsce. No i od czego ja tu się odbijam, ja się pytam? O, to odbijaczki. Na tym przyspieszaczu, no. Co tam, wiesz, którym, nie? Co masz skoczyć na grass slide'a. No. To bardzo często, gęsto, po prostu od niczego się tam odbijam i nie mam prędkości, żeby doskoczyć. Bo tam masz przyklejaczkę. Rurki. Tak, widzę teraz. Przyklejacie na plastiku i dopiero na tym białym się masz wybijać. No kurwa, nie. Musiał być teraz zobaczyć. Naprawdę? Zobaczysz. Całość przejechałem naprawdę dobrze i zatrzymałem się na mecie w poprzek. Kurwa, tę stronę skręciłem na mecie. Poprawiałem sekundę jeszcze. Ajajajajaj. No zepsuł tę troszeczkę. Aha, przekręcił. Nie, dobra, wiecie co, ja przepraszam za ten odcinek, nie? Ja wam dziękuję serdecznie za obejrzenie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że jeszcze raz przepraszam. I do następnego odcinka. Trzymajcie się. A ja cześć. Nie przepraszam, na razie, pa.